dzień dobry na vlogu. Vlog Gosia i Jerzy. No tak sobie pomyślałem, że tyle vlogowałem po polsku, że może jednak jeszcze trochę powloguję, co? Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie vlogowania, to daj znać, ja chętnie odpowiem na te pytania, albo mailowo, do znalezienia jest w Google adres nasz mailowy, czy mój adres, natomiast jak nie mailowo, to w komentarzu, co jakiś czas czytamy komentarze, to odpowiem na pewno. Bo tak sobie myślę, że przez ostatnie 6 lat, jak prowadzę różne rzeczy na YouTubie i podcasty i tak się skupiałem bardzo na tym, że to musi być takie wszystko wyjątkowe i tak dalej, ale prawda jest taka, że wcale nie musi i to, co mnie sprowadziło w ogóle w to miejsce, żeby odpalić kanał na YouTubie, zacząć robić swoje rzeczy, to były vlogi. Chciałem nauczyć się vlogować i myślę, że dzisiaj już umiem vlogować. Mam ogarnięte to, jak się powinno fajnie filmować i na co zwrócić uwagę, na co nie, więc jeżeli masz jakieś pytania, to daj znać chętnie. Podzielę się doświadczeniem. A jak nie, to wciśnij łapkę w górę albo w dół, żeby pokazać, że w ogóle coś tu się dzieje i ten film jest jakoś tam dla ciebie wartościowy. Albo bezwartościowy. Chodzimy z Heleną po ogrodzie i Helena sadzi tulipany, które mają na wiosnę wyrosnąć i okazuje się, że bycie rolnikiem to jest całkiem trudna sprawa. Jak się idzie i nagle się okazuje, że się znajduje fajne miejsce do posadzenia cebulki. Tu jest takie dobre miejsce do posadzenia cebulki. O, tu będzie świetnie wyrośnie tulipan na wiosnę. A potem patrzymy na górę. To jest pod dachem. I nagle się okazuje, że bycie rolnikiem to jest trudna sprawa, bo można posadzić tulipana tam. Można też powiedzieć, jeżeli tam jest pod dachem to źle, to może tu. Tu jest rynna. To może tam, gdzie ta rynna, to będzie miało dużo wody, no ale wtedy też nie. No bo przecież zgnije. I w ten oto sposób okazuje się, że trzeba dużo rzeczy brać pod uwagę, jak się jest rolnikiem. To jesteśmy na spacerze. W ogóle to dajcie znać, czy się cieszycie, że się vlogi pojawiły po polsku. Czy wystarczy, jak oglądacie mnie vlogującego po angielsku. Bo ja to już się tak przyzwyczaiłem do tego vlogowania po angielsku, że tak mi się dziwnie gada po polsku teraz do tego aparatu. Tak ładnie jest w Podkowie Leśnej, zapraszamy. Bardzo fajna okolica, dobrze się tu mieszka, mówimy z doświadczenia ponad 10-letniego. Spytaj się pani na recepcji, ile razy dezynfekują tą zabawkę. Helena, teraz my. Przechodzimy? No dobra. Dobra, jesteśmy. Jagoda. Jagoda. To zadanie na dziś to jest podnieść siodełko w rowerze. A,
ostatnio dzieci szybko rosną. No to rowery są gotowe na dojazdy do zerówki, proszę bardzo. Tu siedzi Ida, a to jest pojazd Heleny. Haha, z frędzlami superowymi. I oczywiście kask. A dzisiaj są urodziny Heleny. Wszystkiego najlepszego, Helena. Wszystkiego najlepszego, Helena.